Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj moim i Państwa gościem po raz kolejny zresztą jest Igor Banaszczyk, szerzej znany jako Graf Zero, ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o literaturze, a porozmawiamy o filmie polskim w kontekście niedawno minionego 47. Festiwalu Filmów Fabularnych, który miał miejsce w Gdyni i w którym Ty, Igorze, uczestniczyłeś, byłeś na tym festiwalu. Przede wszystkim witam Cię serdecznie. Witam Cię również, dziękuję za zaproszenie. I zadam pierwsze pytanie właśnie o twoje doświadczenia, Twoje wnioski ogólne po tym festiwalu. Co mógłbyś nam powiedzieć, co mógłbyś powiedzieć naszym widzom jako uczestnik 47. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni? Tak, to był trzeci mój festiwal jak na razie i muszę powiedzieć, że jak na razie to jeden z lepszych, biorąc jeszcze pod uwagę filmy, które wygrywały w poprzednich edycjach, w których nie udało mi się wziąć udziału, ale no jakby widziałem te filmy zwycięskie. To muszę powiedzieć, że co może zaskoczyć, że to był pierwszy festiwal od lat, w którym jeśli chodzi o nagrody i wyróżnienia, nie wygrała polityka, a mam wrażenie, że wygrało kino. I to już widać, jak zarezonowało w niektórych wypowiedziach dziennikarzy i krytyków filmowych święcie oburzonych, bo to już nawet nie jest tylko dziennikarz z Onetu, tylko tutaj na ekranie dołączyło, Wyborcza zresztą też coś na ten temat pisała, że no wielkie oburzenie, dlaczego nie doceniono tych filmów wspaniałych, pięknych, docenionych na zachodzie Europy. Czyli tutaj chodzi o EO Skolimowskiego i Chleb i sól, który też na jednym z europejskich festiwalów dostał dość ważną nagrodę. Natomiast w tym roku poziom festiwalu był równy, chociaż rzeczywiście trzeba przyznać, że nie było takiego jednego filmu, który by się wyróżniał jakościowo i na plus, i na minus w zasadzie. Rzeczywiście było sporo średniaków i kilka naprawdę bardzo, bardzo dobrych filmów, które wręcz gdzieś tam o mistrzostwo otarły. Dlatego też mam wrażenie, że trudno było wybrać jeden najlepszy film i trudno też było, zresztą w tych poszczególnych kategoriach, no jednak ten poziom był bardzo, bardzo wyrównany. To od ogółu przejdźmy do szczegółu i zapytam Cię o Twoim zdaniem najlepsze filmy, no te, które miałeś okazję zobaczyć na festiwalu, które zwróciły Twoją uwagę, które Twoim zdaniem były najciekawsze, czy też właśnie najlepsze i które poleciłbyś naszym widzom, więc prosiłbym Ciebie o krótkie omówienie poszczególnych które udało Ci się zobaczyć, no i też w kontekście nagród, które przyznano na 47. festiwalu. Tu wyróżnia się chyba między innymi The Silent Twins, który dostał tych nagród najwięcej i dostał nagrodę główną, ale być może to nie jest to dzieło, które Twoim zdaniem i które dla Ciebie uzyskało największe zainteresowanie i Twoją uwagę. Wiesz co, to w tym roku sytuacja była o tyle ciekawa, że było bardzo dużo filmów w ogóle wybranych do festiwalu, które wzięły udział. Bo to było 20 filmów, więc trzeba było oglądać no tak gdzieś około mniej więcej 4 filmów dziennie. To jest dość dużo, biorąc pod uwagę, że część z nich no tam potrafiła około 3 godzin nawet trwać. Wiesz, ja nie jestem dziennikarzem zatrudnionym tutaj w jakiejś gazecie na stałe, tak? Natomiast starałem się tych filmów obejrzeć jak najwięcej. Doszedłem do 14, ale nawet część dziennikarzy pisała, że nie dała rady obejrzeć wszystkiego. Jeśli dobrze pamiętam, to zdaje się chyba dziennikarz Wirtualnej Polski napisał, że się on 7 filmów nie obejrzał, ale słyszał, że one były słabe, więc za bardzo, za wiele nie stracił. Akurat stracił dość dużo z tego, co widziałem, czego nie obejrzał, bo nie obejrzał między innymi filmu, który dostał główną nagrodę, no to czyli właśnie The Silent Twins. Natomiast tak, mi się udało zobaczyć większość i co ciekawe, udało mi się zobaczyć szczęśliwie większość nagrodzonych, w zasadzie praktycznie wszystkie filmy nagrodzone. Jeszcze w festiwalu brała udział moja żona z bratem, więc oni tam też zawsze wymienialiśmy jakieś tutaj swoje doświadczenia, ale obstawialiśmy dobrze, bo praktycznie wszystko to, co nagrodzone, udało nam się obejrzeć. I tak, czy nagroda dla The Silent Twins jest zasłużona? Wiesz, to jest dobre pytanie, bo to nie jest film łatwy w odbiorze. To jest film, którego twórcy postawili również na formę bardzo specyficzną. O ile sama historia oparta na faktach jest bardzo ciekawa i ona się broni sama w sobie, bo to jest opowieść o siostrach bliźniaczkach, których rodzice są zmuszeni do tego, żeby zmienić miejsce zamieszkania. No, ojciec dostaje pracę, to znaczy wojsko go przenosi do innego miejsca, no i one początkowo się wydaje, że to być może ze względu na te przenosiny zamykają się w sobie. Po prostu przestają w ogóle komunikować się z otoczeniem. Rozmawiają tylko między sobą i tworzą taki dziwaczny świat wyobraźni. No ale okazuje się, że to nie jest, jakby się mogło na początku wydawać, jakaś taka próba ucieczki w bezpieczne miejsce, tylko te ich relacje w pewnym momencie zaczynają stawać się takie bardzo toksyczne. No i tak jak mówiłem, historia jest oparta na faktach. Jeśli kto ciekawy, to można poszukać, jest sporo artykułów na ten temat, dowiedzieć się też, jak to się skończyło, aczkolwiek zachęcałbym do obejrzenia tego filmu, ale po pierwsze ze względu na to, że sama tematyka jest dosyć taka trudna, to nie będzie łatwy spacerek przez ten film. Po drugie, jeśli wziąć pod uwagę, że twórcy tego filmu starają się jakby zajrzeć do głowy tym bohaterkom, czyli korzystając z dostępu do tego, co te dziewczynki tworzyły, pisały, pokazują ich wizję rzeczywistości, to dla takiego przeciętnego zjadacza chleba to może być dosyć trudne, bo tam się na ekranie dzieją po prostu bardzo różne rzeczy, korzysta się z animacji poklatkowej, ten świat pokazywany z głów bohaterek też no jest powiedzmy dość dziwaczny momentami, aczkolwiek nie jest to znowu film nie wiadomo jak trudny i nie wiadomo jak ciężki w odbiorze, tak jak na przykład ten nagrodzony 2 lata temu w Gdyni, ta animacja, prawda, która no była już bardzo wysoce artystyczna, można powiedzieć. Tutaj nie, tutaj ta historia jednak jest taka do przełknięcia, tak? Ale ostrzegam po prostu, że nie jest to klasyczny film i trochę chyba widać... ten rozdźwięk między oczekiwaniami publiczności a nagrodą jury, bo przypomnę, że nagrodę publiczności dostał film Johnny, czyli filmowa biografia księdza Kaczkowskiego, tak? I to jest taki bardzo dobrze zagrany, tam zresztą też Piotra Trojana, odtwórcę głównej roli męskiej, nagrodzono. To jest taki bardzo dobrze zagrany film z dobrymi zdjęciami, z jakąś taką muzyką budowującą nastrój, działającą na widza, tak, która ma tutaj wywołać na przykład emocje i zresztą sama historia też jest skierowana na to, żeby ten widz zapłakał w odpowiednim momencie, żeby się uśmiechnął chwilę później, żeby wyszedł z kina taki trochę może podniesiony na duchu, że warto być dobrym i tak dalej, i tak dalej. Ale to są 2 zupełnie inne filmy. Mimo wszystko, tak? Mimo tego, że jakieś tutaj no, zbieżności może można się było doszukiwać, to w podejściu do tego, jak opowiadać historię filmową, to są 2 zupełnie inne filmy. I zdaję sobie sprawę, że wielu widzów The Silent Twins może przerosnąć, ale uważam, że z tym filmem warto się zmierzyć. Drugą nagrodę w Gdyni dostał film pod tytułem Filip. To jest, no chciałbym powiedzieć, adaptacja, ekranizacja powieści Leopolda Tyrmanda o tym samym tytule, ale raczej użyłbym określenia, że to jest film na motywach powieści, bo autor dość mocno odchodzi od tego oryginału książkowego, z tym, że nie zgodziłbym się z tym, tak jak że pisali niektórzy dziennikarze, że to jest ugrzeczniona ekranizacja. Raczej przeciwnie bym powiedział, że ona jest taka, no nie chcę użyć określenia zwulgaryzowana, ale ona jest ostrzejsza zdecydowanie od książki. To jest historia Żyda, który ukrywa się na terenie nazistowskich Niemiec, udając Francuza. I musi grać pomiędzy tą maską, znaczy musi grać tę rolę, którą sobie tutaj wybrał. I widać, my widzimy na ekranie, że on się w tej masce dusi tak naprawdę, którą sobie tutaj właśnie przybrał. Pracuje jako kelner, toczy swoją prywatną wojnę z Niemcami. No i no tak, książka Tyrmanda zdecydowanie nie filmowa. Pełna bardzo długich przemyśleń, pełna monologów, pełna rozważań, które myślę, że nawet we współczesnym kinie mogłyby nie przejść zdecydowanie, jakieś krytyki tutaj na przykład płci pięknej, więc reżyser zdecydował się na sporo zmian, które no dynamizują akcję, ale też no jakby pewne niuanse gdzieś się nam być może zatracają. Ale rzeczywiście to jest dobre kino, pod warunkiem, że nie oczekujemy takiego kina martyrologicznego, tak? Że to jest film o, no bo to jest Polak, to jest w zasadzie Polak żydowskiego pochodzenia, który nie walczy z Niemcami. On się stara przetrwać, myśli głównie o sobie, myśli też o swoim szczęściu, tak? Czy mu się to uda i jak on sobie z tym radzi, no to ja już powiedzmy nie będę tutaj spoilerował, ale warto ten film obejrzeć przede wszystkim dlatego, jak on został nakręcony, bo to jest rzeczywiście kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o zdjęcia, jeżeli chodzi o kostiumy, to się ogląda naprawdę nieźle. Trzeci z tych filmów, który dostał najwięcej nagród, to był Orzeł, Ostatni patrol Jacka Bławuta. I tutaj z kolei mam trochę takie mieszane uczucie. Mam takie wrażenie, że to będzie film, który spodoba się ludziom oczekującym dbałości o szczegóły. Więc jeśli ktoś tam rzeczywiście się II wojną fascynuje i szuka takiego filmu, gdzie nie będzie musiał rwać sobie włosów z głowy, to ten Orzeł powinien mu się spodobać. Ja nie do końca kupuję zdjęcia, nie do końca kupuję też samą historię, bo tutaj jakby twórcy zdecydowali się na to, żeby nie robić remake'u tego filmu PRL-owskiego o ucieczce Orła w 1939, tylko żeby pokazać, no właśnie jak sam podtytuł wskazuje, Ostatni patrol. I tu chyba sama historia jest też znowu bardzo niefilmowa, bo Orzeł nie dokonuje żadnych wielkich wyczynów już wtedy, tak? Każdy, kto zna losy łodzi podwodnej, wie, co tam się wydarzyło i tak naprawdę to widać gdzieś w scenariuszu, że nie mamy jakiejś takiej jednej myśli przewodniej, nie mamy czegoś, co by nam ten film spajało poza no, samą łodzią podwodną, więc nie licząc ostatniej sceny filmu, która naprawdę wgniata w fotel, jest po prostu genialna, to mam wrażenie, że był to taki po prostu zlepek epizodów przyzwoicie zagranych, dobrze zrealizowanych, nawet bardzo dobrze zrealizowanych, co w sumie w polskim kinie nie jest zbyt częste, ale mimo wszystko to był jednak nadal zlepek epizodów, a nie jakaś sama jedna konkretna historia, tym bardziej, że te zajawki filmowe, które mogliśmy przeczytać, no, sugerowały coś zupełnie innego. Zwracam jeszcze uwagę na film Śubuk, nagrodzony za scenariusz Jacka Lusińskiego i Szymona Augustyniaka. To jest bardzo, bardzo dobra, bardzo ciekawa historia matki samotnie wychowującej dziecko z autyzmem. Matki, którą zresztą próbowano zmusić do aborcji. no i która będzie walczyła z systemem, tak, z systemem szkolnictwa, z ludźmi, którzy ją tutaj no, będą próbowali jej wmówić, że jej dziecko nie może normalnie funkcjonować. Zwracam uwagę dlatego, że to jest taki temat w polskim kinie, być może rzeczywiście czasami poruszany, ale tutaj nie wiem jaki był zamysł twórców, ale chyba można ten film odbierać jako taki film pro-life, pokazujący, że każde życie jest coś warte i że dla każdego życia warto się poświęcić. Warto mu dać coś z siebie, bardzo dużo z siebie, tak? Więc zdecydowanie bardzo dobra historia. Nie dziwię się nawet nagrodzie za scenariusz, dlatego że to jest taki film trochę inaczej niż Johnny wpływający na widza. Nie aż tak wprost, tak? Nie mamy tutaj takiego bombardowania emocjami, raczej właśnie poprzez historię, która jest i z jednej strony smutna, i z drugiej strony chwilami też całkiem zabawna, pokazuje nam się no niestety prawdę o polskiej edukacji lat 90., tak? Która to prawda nie jest za przyjemna, ale rzeczywiście film bardzo dobry, takie oczywiście kino stylu zerowego, bez żadnych tutaj ambicji do bycia filmem artystycznym, ale na swoim poziomie to jest naprawdę, to jest górka, to jest sufit, bardzo, bardzo, bardzo dobry film. Co jeszcze z tych nagrodzonych filmów? No, ciekawostką była Apokawixa Żuławskiego, bo to pierwszy polski film o zombie. Tutaj też wielu krytyków takich lewicowych utyskiwało, że no, tylko jedna nagroda, a dlaczego, bo to taki dobry film. Powiem tak, no, jak na Żuławskiego to pierwszy raz chyba widzę jego film, który nie okazał się totalną klęską. I rzeczywiście to się nieźle ogląda, to jest bardzo przyzwoicie zagrane, jeżeli się nie boimy takiego filmu no, młodzieżowego. Oczywiście jest bardzo mocno zideologizowany, tutaj nie ma się co oszukiwać, ale największą bolączką jest to, że to jest film o zombie, a tak naprawdę zombie pojawiają się po 3/4 filmu. No nie tego jednak oczekiwaliśmy. Ja idąc na film o zombie nie do końca chciałbym słuchać o tym, jak to źle jest we współczesnej Polsce i jaka to klęska ekologiczna nas tutaj za chwilę czeka, tylko jednak wolałbym obejrzeć film o zombie, tak? No a tutaj Żuławski chyba nie może się zdecydować przez większość filmu, co on tak naprawdę chce zrobić. I to jest trochę też taki problem tego polskiego kina rozrywkowego, aczkolwiek no, nie było zbyt wielu reprezentantów na tym festiwalu, więc z drugiej strony no, tragedii nie ma, jeżeli chodzi o Apokawiksę. Już na koniec zapytam Ciebie ogólnie o no, kondycję polskiej kinematografii, kondycję polskiego filmu, między innymi w kontekście tego niedawnego festiwalu w Gdyni. No, polski film kojarzy nam się nieustająco z tanimi komediami romantycznymi, którymi zalewane są kina, czy też z kolejnymi filmami Patryka Wegi. Jednocześnie są to filmy o bardzo podobnych plakatach, z reguły niewiele się od siebie różniące, ale czy Twoim zdaniem mamy jakieś światełko w tunelu i na tle tych bardzo podobnych filmów, które co miesiąc, co roku trafiają do polskich kin, trafiają się również jakieś perełki i czy tym samym powoli dorównujemy do poziomu kina zachodniego, a może nawet niejednokrotnie ten poziom przebijamy? Jak to w ogóle jest Twoim zdaniem z polską kinematografią? Czy my mamy się czego wstydzić nadal, czy też rzeczywistość pokazuje nam, że z polskim filmem nie jest wcale tak źle? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom, bo odpowiedź brzmi, że to zależy. No bo zobacz, w tym momencie chyba w kinach jest już Filip, jeśli dobrze pamiętam, od 2 tygodni. Tak jak mówię, film naprawdę bardzo dobry. Czy jest to dobra ekranizacja, to jest inna sprawa, ale film w oderwaniu od książki bardzo dobry, opowiadający spójną historię, świetnie zagrany, dobrze nakręcony, no nie ma się czego wstydzić. I jak patrzę na repertuar kin, no to ciężko na tego Filipa się wybrać, prawdę powiedziawszy. Nie ma wcale aż tak wielu pokazów, jakby tego można było oczekiwać, więc rzeczywiście kojarzy nam się to z komediami, to polskie kino. No w tym roku nie ma za wiele sensacji i kryminału, które chyba jednak jakiś tam jeszcze poziom trzymały. Natomiast z tym kinem rozrywkowym i gatunkowym no rzeczywiście nie jest najlepiej, bo na festiwalu mieliśmy trzy filmy historyczne, czyli Filip, Orzeł i Orlęta. To jest w ogóle temat na zupełnie inną dyskusję, bo to mam wrażenie jest taki film, który z dużym potencjałem, nawet całkiem przyzwoity, ale taki film, który ze względu na różne rozwiązania fabularne zraził do siebie i lewicowego widza, i prawicowego widza, więc no raczej też nie wróżę mu tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu. No była ta wspomniana Apokawixa, jej chyba jeszcze w kinach nie było, więc być może to będzie hit festiwalowy, ale no to jest film najwyżej przyzwoity. Były dwa filmy górskie, o dziwo. I ten taki właśnie okrzyczany tutaj Broad Peak, którego można oglądać na Netflixie już, no okazuje się nieudany scenariuszowo. To jest niestety, to są trzy krótkie filmiki udające jeden duży film, bo to historia rozbita na trzy części, które się nie do końca spajają ze sobą. I to, co było w tym filmie najciekawsze, to tak naprawdę zostało pominięte milczeniem z powodów wiadomych chyba, znanych w środowisku himalaistycznym tutaj twórcy chyba nie chcieli być zbyt kontrowersyjni. Był film Szumowskiej Infinite Storm, który pokazuje, tutaj słowa mojego brata przytoczę, że jeśli Szumowska, im dalej Szumowska jest od Polski, tym ciekawsze filmy robi, bo to rzeczywiście nie był zły film, to też oczywiście nie jest jakieś tam dzieło wybitne. Wiem, że ludzie gór tutaj też mieli dużo zastrzeżeń, jeżeli chodzi o realia, ale sama historia jest bardzo ciekawa, no taka na niedzielne popołudnie akurat do obejrzenia. Ale jeżeli popatrzymy na kino psychologiczne, na kino obyczajowe, to okazuje się, że polscy twórcy naprawdę w niczym nie mają się czego wstydzić. Jeżeli tutaj popatrzymy na to okrzyknięte EO Skolimowskiego, które w Gdyni naprawdę bardzo słusznie nie dostało żadnej nagrody, bo ten film jest po prostu zły. Nie licząc przepięknych zdjęć, nic się w nim nie broni, ani historia, ani reżyseria, ani gra aktorska, ani w ogóle sam zamysł, który jest już wtórny. Ja nie wspominam o takich rzeczach, że to taka pałka na tutaj Polskę B, która jest taka straszna, jak to się nam tam znęca nad zwierzętami. To nie ma w tym filmie niczego naprawdę, co by porywało. Zupełnie inną sprawą jest doceniony za granicą Chleb i sól, bo to owszem jest film, który może tutaj być może rozdrażni Polaków, no, ktoś może się dopatrywać tutaj, że Polaków pokazano jako być może homofobów czy rasistów, ale poza tym jest to historia w bardzo ciekawy sposób pokazana i bardzo dobrze zagrana. Film się odnosi do tej słynnej historii z Ełku, prawda? O Polaku zamordowanym przez pracownika restauracji z kebabem. No, historia przeniesiona w zupełnie inne miejsce, dopisane tutaj różne inne wątki do niej, ale kręcona w bardzo taki ciekawy sposób, na statycznych ujęciach, długich bardzo ujęciach, z niezłymi zdjęciami, i przede wszystkim zagrana przez naturszczyków. Tylko problem z tym filmem polega na tym, że za bardzo nie wiadomo, za co go można było nagrodzić. No bo aktorstwo jest rzeczywiście niezłe, ale to są naturszczycy. Oni jakby grają całym tutaj zespołem. Trudno było wyróżnić jakąś jedną osobę, powiedzieć, że ta była dużo lepsza, prawda, od innych, ta się wyróżniała jakoś. Oni raczej się sprawdzają jako cały zespół, tak? Scenariusz, też ciężko to mówić w tym filmie o jakimś scenariuszu, tak? To jest taki zespół scenek z życia, które my obserwujemy, I z tego wychodzi dopiero jakaś tam historia. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, na ile tutaj improwizowali być może aktorzy nawet. Reżyseria, no być może tutaj rzeczywiście tutaj można było tę nagrodę dać, tak? Natomiast te filmy nie wygrywają. Wygrywają filmy zupełnie inne i okazuje się, że nie ma, wbrew temu co piszą krytycy, nie ma przepaści pomiędzy nimi. To nie jest tak, że The Silent Twins, Filip, Śubuk, Strzępy to są filmy o klasę gorsze. Absolutnie nie. Więc w przypadku EO to ja powiedziałbym nawet, że one są o klasę lepsze. Więc myślę, że nie ma się czego wstydzić, jeżeli chodzi o kino psychologiczne, o kino artystyczne, o kino obyczajowe. Jest gorzej, jeżeli chodzi o film gatunkowy, tak? No, niestety. Z filmem historycznym też myślę, że jeszcze kilka lekcji jest do odrobienia, ale sądzę, że jest lepiej niż było w latach poprzednich, bo co by o tych filmach nie mówić, no to zawsze na jakichś płaszczyznach one się tam bronią, tak? Czy nam się one podobają, czy nie, to już jest inna sprawa. A Filip w ogóle jest takim naprawdę kinem historycznym, ale zaznaczam, nie patriotycznym i nie martyrologicznym, które no naprawdę gdzieś już tak na wyżyny tutaj nam wychodzi. Chyba, jeśli tak dobrze pamiętam, to chyba jedynie z kilka lat temu był film Filipa Bajona Kamerdyner. To jest mniej więcej właśnie taki poziom, nawet ta historia jest, powiedziałbym, w pewnych tam punktach może zbieżna z Filipem. A przynajmniej czasy są podobne. Tak więc odpowiadając na twoje pytanie, no to zależy. Mamy na pewno bardzo dobre kino psychologiczne, mamy bardzo dobre kino obyczajowe, mamy twórców, którzy to swoje artystyczne spojrzenie wspaniale przekładają na język filmu, ale jeżeli chodzi o takie zabawianie widza, no to tu już bywa równie. No być może Johnny, ale to też jest taki poziom no, takich typowych blockbusterowych biografii, które sobie gdzieś tam oglądamy. Przy takich tematach jak tutaj na przykład Broad Peak, no to coś już nie wychodzi, czegoś jeszcze nam brakuje. No na pewno pieniędzy, to zdecydowanie, tak, bo te filmy jednak budżetów jakichś takich jak powiedzmy kino amerykańskie no nie mają i raczej mieć nie będą, ale też czasami mam wrażenie, że jakieś iskry, a może też jakiejś takiej próby pobawienia się światem, tak jak to miało miejsce na przykład parę lat temu w Człowieku z Magicznym Pudełkiem, jeśli dobrze pamiętam tytuł tego filmu, to taka historia o podróżach w czasie i tam też no, świetny pomysł. Abstrahując od wymowy ideologicznej oczywiście tego filmu, świetny pomysł na historię i tak naprawdę z tego ciekawego świata przyszłości no my się niczego sensownego nie dowiadywaliśmy. On tam sobie był, gdzieś tam przewijał się i tyle. No i tutaj podobnie te zombie Żuławskiego. No w finale mamy taką prześmieszną scenę, bo to zresztą jest film, który się jako komedia nawet broni. Prześmieszną scenę starcia bohaterów z tłumem zombie plażowiczów na polskiej plaży, ale takich rodzynków tam brakuje. Jest ich kilka, ale no mówię, gdybyśmy mogli na przykład obserwować podróż bohaterów przez Polskę spustoszoną przez zombie, no to byłoby świetne pole do popisu dla Żuławskiego na pobawienie się tą rzeczywistością, naszą polską, bo nikt tego wcześniej nie zrobił. No niestety, albo Żuławski szykuje się na drugą część, co jest też bardzo prawdopodobne i ten film jest taką przygrywką na razie do tematu, albo po prostu zabrakło odwagi, albo pieniędzy, a może i jedno, i drugie, i trzecie. No to czas pokaże, zobaczymy, czy powstanie Apokawixa 2. Dziękuję ci bardzo i dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem był Igor Banaszczyk, z którym rozmawiałem o kondycji polskiej kinematografii, ale w kontekście niedawno minionego 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Serdecznie Ci, Igorze, dziękuję, a Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Dziękuję również.